informacje, czy mnie widać i słychać, i mogą Państwo mi to napisać w czacie po prawej stronie. Widać, słychać, jest echo, jedna osoba pisze. Super. Wydaje mi się, że na ten moment wszystko działa poprawnie, także pozwolę sobie przejść dalej. Ja nazywam się Daria Rodzik i dzisiaj występuję w roli moderatora spotkania. To znaczy, że postaram się zadbać o tę warstwę techniczną, aby wszystko nam przebiegło bez zbędnych zakłóceń. Jak Państwo na pewno doskonale wiedzą, teraz wszelakie platformy internetowe, dzienniki elektroniczne czy wszystko, co pozwala nam się połączyć zdalnie, jest bardzo, bardzo obciążone. Dlatego będę wdzięczna za wyrozumiałość, gdyby napotkały nas jakieś problemy techniczne. Gdyby platforma zupełnie nie pozwoliła nam dzisiaj przeprowadzić to spotkanie, to ja będę informować już drogą mailową o jakimś nowym terminie, czy w ogóle procedurze, co się wydarzy, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Niemniej jednak mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem i żaden plan awaryjny nie będzie nam potrzebny. Są dzisiaj ze mną prowadzące spotkanie. Jest to pani Ewelina Gorczyca i pani Karolina Prus-Wierzbicka. Przygotowały dla Państwa super ciekawą prezentację, dlatego ja nie będę już zabierała więcej czasu i przekazuję dziewczynom głos. Sama uciekam do tła i jestem dostępna, więc gdyby pojawiały się jakieś pojedyncze problemy, to proszę pisać, ja będę starała się w indywidualnych rozmowach je rozwiązywać. Życzę owocnego spotkania, przekazuję dziewczynie Wam głos. Dzień dobry, witamy Pani. W zasadzie dobry wieczór. Nie wiem, czy teraz mnie dobrze słychać. Ewelino, słyszysz mnie? Ja Ciebie dobrze słyszę. Chciałam się przedstawić. Na początku nazywam się Karolina Prus-Wierzbicka. Część osób może mnie znać już z poprzednich webinariów, a część osób mnie zna, mam nadzieję, i rozpoznaje już, bo prowadzę zajęcia z częścią z Pań na Uniwersytecie Warszawskim, więc też witam wszystkie moje studentki. Poza tym, że pracuję z nauczycielami, ze studentami, studentkami, to pracuję też w szkole niepublicznej z dziećmi w klasach 1-3 i z klasą 4 uczę aktualnie matematyki na zastępstwie. To wszystko chyba o mnie, Ewelino. Dzień dobry, ja nazywam się Ewelina Gorczyca, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Podobnie też jak Karolina, mam przyjemność prowadzić edukację matematyczną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i trochę prywaty. Serdecznie witam studentki z mojej grupy. Stęskniłam się trochę za paniami, więc cieszę się, że jesteście, bo widziałam, że jesteście. Chciałyśmy z Eweliną na początku dać taki sygnał też Państwu, Paniom głównie, ale widzę też, że jest Pan Sebastian, też Pana Sebastiana witam z mojej grupy. Słuchajcie, jesteśmy w warunkach domowych, miałyśmy trochę inny plan, że spotkamy się z Państwem wychodząc z domu, pracując w biurze i jesteśmy w domu. W związku z tym może być tak, że poza zakłóceniami technicznymi, o których mówiła Daria, które mogą się przytrafić, będą jeszcze zakłócenia domowe. Czyli na przykład dwie przesympatyczne, prawie 3-letnie dziewczynki, które być może będą się czasami gdzieś tam z tyłu pojawiały. Mam nadzieję, że zapanują nad nimi nasi mężowie. Liczymy, że sprawnie uda nam się przejść z Państwem przez to spotkanie. Ewelina, chcesz dodać coś do tej wersji wstępnej? Nie. Dobrze, słuchajcie, to przejdziemy już, powiemy, o czym będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podstawie programowej. Będziemy się przyglądać jej pod kątem wykorzystywanych narzędzi przez nas nauczycieli i trochę też będziemy ją zestawiać z takim naszym tradycyjnym myśleniem o edukacji, czyli tym, co gdzieś wewnętrznie w sobie cały czas mamy, wewnętrznie gdzieś niesiemy i trochę zestawimy z naszą nową podstawą programową, która jest już od poprzedniego roku szkolnego. Będziemy chciały zwrócić uwagę, gdzie kontrastuje z naszym tradycyjnym podejściem, a gdzie możemy się jakby rozwijać, korzystając z tego, co w niej zostało zapisane.
Tutaj na tym pierwszym slajdzie pojawiły się rysunki różnych współczesnych narzędzi. W tytule naszego webinarium pojawia się też słowo moda. Będziemy się zastanawiać trochę, gdzie się umiejscowiają te modne nasze narzędzia, tak? Czy są bliżej tej tradycji, czy są bliżej naszej podstawy programowej, czy jest to coś zupełnie oderwanego, co jest tylko fajnym dodatkiem do zajęć, czy też wpisuje się w realizację celów z podstawy programowej. Chciałam przypomnieć, że ta podstawa programowa ma takie trzy istotne punkty. Są cele szczegółowe, są cele ogólne i jest preambuła. My się dzisiaj będziemy zajmować na naszym spotkaniu celami szczegółowymi związanymi z edukacją matematyczną. Na kolejnym slajdzie jest pytanie, co teraz jest modne. Za chwilę wrzucę tutaj Państwu link do głosowania. Bardzo proszę, żebyście weszli na stronę i uzupełnili tutaj te wersy w narzędzia, z których Wy korzystacie. Z jakich narzędzi korzystacie podczas pracy z uczniami? Puszczam link do Mentimera. Bardzo proszę wpisać odpowiedzi. Powinien się pojawić na czacie. Już mam pięć osób, już pięć osób uzupełniło, widzę już jest siedem osób. Za chwilę udostępnię Państwu tą tablicę, żebyście zobaczyli, jaki jest wynik naszego głosowania. Zagęszcza się, 12 osób już uzupełniło, 14. Za chwileczkę uzupełnię, mogli zobaczyć, jak to wygląda, klikając się powoli uzupełnia, klikając w kolejny link. Tu będziecie Państwo widzieli odpowiedzi. Ewelina, też sobie zajrzyj, jak wyglądają odpowiedzi naszych uczestników. I zobacz, Ewelina, czy dobrze widać, czy się uzupełnia ta nasza chmurka. Zajrzyjcie, proszę Państwa, na ten link drugi, który podałam. Te większe napisy to są te narzędzia, z których najczęściej korzystamy, które zostały najczęściej wpisane przez uczestników tego głosowania. Pojawia się na środku, nie wiem, czy jest zauważalna, tablica multimedialna i tablica interaktywna, kodowanie, tak, są te najbardziej wybijające się elementy. Ona tak sobie, słuchajcie, będzie rosła. Myślę, że to jest ciekawe, jaki będzie efekt na końcu. Może to też będzie dobry pomysł, żeby przesłać później ten link do uczestników, żebyście zobaczyli, jakie te narzędzia jeszcze są. Słuchajcie, pytamy o te narzędzia tak naprawdę, żeby zastanowić się nad tym, czy to jest kwestia tylko mody, że z nich korzystamy, czy korzystamy z nich w taki sposób, by uczniowie byli rzeczywiście aktywni intelektualnie. Ja poproszę teraz już może Ewelinę. Ewelino, opowiedz, jak to jest. Kiedy spotykam się z nauczycielami przy różnego rodzaju okazjach, czy to przy szkoleniach, czy przy warsztatach, zarówno jako prowadząca, czy tak naprawdę czasami jako uczestniczka, i rozmawiam z nimi o narzędziach, które wykorzystują, takich nowoczesnych narzędziach, które stosują u siebie w klasie, które są obecne w ich pracy, to w większości pojawia się to, co pojawiło się też u nas w tej naszej krótkiej sondzie, którą, Karolino, zrobiłaś. Ale kiedy już pytam o to, po co ich stosują, to zazwyczaj słyszę takie dwie odpowiedzi. Bo rozwijają logiczne myślenie. I tu zawsze się uśmiecham, moje studentki wiedzą dlaczego, bo czymże jest to logiczne myślenie, ale druga, w to już też, w ten wątek nie będę już głębiej wchodziła, ale druga odpowiedź, jaką też bardzo często słyszę, to to, że dzięki nim dzieci są aktywne.
Więc czy naprawdę dzięki nim dzieci są aktywne? Przyjrzyjmy się wynikom badań, które widzicie Panie na tabeli, którą zawarłam na slajdzie. To są wyniki badań tak naprawdę jedyne, jakimi dysponujemy w Polsce, a jakie badały polską kulturę edukacji, polską rzeczywistość edukacji wczesnoszkolnej, zostały przeprowadzone w 2008, w 2010 roku przez zespół badaczy. Edukacją matematyczną kierował pan dr Mirosław Dąbrowski wraz z zespołem i to są właśnie wyniki badań. Między innymi przyglądali się badacze temu, w jakie czynności uczniowie są angażowani podczas edukacji matematycznej, co robią, jakie aktywności wykonują. W badaniach wzięło około 40 szkół, porówno mniej więcej były to szkoły wiejskie, szkoły miejskie i nauczycielom z tych szkół zadano dokładnie niemalże takie samo pytanie, które zadała Karolina i deklaratywność nauczycieli co do stosowania różnorakich metod nowoczesnych, innowacyjnych czy modnych, jakkolwiek by tego nie nazywać, była naprawdę bardzo wysoka. Natomiast badacze oczywiście tę deklaratywność przyjęli, ale jednocześnie postarali się sprawdzić, jak to jest w rzeczywistości. Poprosili nauczycieli, by otworzyli drzwi swoich klas i zostały obserwowane 65 lekcji edukacji matematycznej pod bardzo szczegółowym kątem. Jeżeli chodzi o aktywność dzieci, to chciałabym, żebyśmy przyjrzały się tak naprawdę dwóm wynikom, przyjrzeli, bo są panowie, przepraszam, to z jakiegoś rozpędu, przyjrzeli się dwóm wynikom, które wybijają się na takie dwa końce. Pierwszy wynik bardzo wysoki, 78,8%, to wynik, który mówi o tym, że w takiej ilości procentowej dzieci uczestniczyły w procesie sprawdzania wiedzy. 78% zajęć, tak? Czyli godziny zajęciowej, czyli to daje nam, tak, z 45 minut 78% czasu. O. Tak, biorąc pod uwagę, że edukacja matematyczna jest prowadzona w jednostce lekcyjnej, czyli 45-minutowej, to 78, prawie 79% daje nam około 35 minut. Tak, przez taki czas jednej lekcji uczniowie byli poddawani sprawdzaniu wiedzy. Oznacza to tyle, że przez znaczną część lekcji dzieci podczas tych obserwowanych zajęć, a były to klasy trzecie, wykonywały kolejne podobne obliczenia, rozwiązywały kolejne podobne zadania tekstowe i rzecz jasna odpowiadały przy okazji na kolejne typowe pytania nauczycieli. Drugi wynik, jaki nam się tutaj pojawia, to słowo, które też było uzasadnieniem do tego, dlaczego nauczyciele stosują wspomniane modne narzędzia. Argumentacją było to, że są aktywni twórczo i badawczo. Czy na pewno? Spójrzcie Państwo tutaj na wyniki. To tylko 0,2%, co oznacza tyle, że na 65 obserwowanych zajęć tylko podczas dwóch zaobserwowano takie sytuacje, które były szansą na twórczą aktywność, inicjatywę dzieci. W pierwszym wypadku dzieci wymyślały jak najwięcej działań dających wynik 6, a w drugim przypadku formułowały różne pytania do podanej treści zadania. Średnia to 5 sekund matematycznej twórczości na 45 minut zajęć. Z tą myślą o tym, jak się ma moda, tradycja i jak się ma moda do rzeczywistości, pozwolę sobie Państwa zostawić. Dzisiaj będziemy się też przyglądać szczegółowo podstawie programowej większości jej zapisów, pewnie nie wszystkim. I zaczniemy od tego, który jest w podstawie programowej zapisany jako ostatni, a może powinien być jako pierwszy, który jest najszerzej opisany, najbardziej szczegółowo i o nim opowie już Karolina.
Tak, wybaczcie taką małą czcionkę. Tak naprawdę postaram się ten slajd troszeczkę omówić, wyciągnąć z niego to, co dla mnie i dla pani Eweliny było najważniejsze. To, co najważniejsze w ogóle pojawia się w naszej podstawie, to te wszystkie aktywności dotyczą ucznia. To uczeń waży, to uczeń dokonuje obliczeń, to uczeń mierzy. Zobaczcie, że tutaj już pojawiają gdzieś nie bezpośrednio, ale pojawiają się w tym przekazie samej podstawy programowej narzędzia, z których powinniśmy korzystać. To, co nowego się pojawiło w podstawie programowej, to wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe. Chciałam jeszcze dodać do takiej troszkę taki na marginesie historii podstawy programowej w Polsce. Ona się pojawiła i prace nad nią pojawiły się właśnie w roku 89, kiedy ruszyły z kopyta różne po prostu programy różnych wydawnictw, kiedy otworzył się rynek wydawniczy i wtedy zaczęto pracować nad podstawą programową i zastanawiano się, jak ją nazwać. I była też taki pomysł, że będzie to minimum programowe. I ta podstawa brzmi tak jakby troszkę lepiej, bo to minimum mówi o tym, co jest chyba według mnie dość ważne, a nie wybrzmiewa w haśle podstawa, że minimum to jest minimum tego, co możemy zaproponować. Czyli zobaczcie, wykorzystujemy warcaby, szachy i inne gry planszowe. I po co? Po to, żeby dzieciaki mogły przekształcać te gry, tworzyć własne strategie i zasady organizacyjne. Bardzo duża aktywność dzieci. W wielu miejscach, akurat przy edukacji matematycznej, otwiera podstawa programowa nas na dużą aktywność dzieci. Zachęca, ba, to jest minimum. Każde dziecko w klasach 1-3 powinno mieć takie doświadczenia, wyjść z takimi doświadczeniami, mieć takie umiejętności. I to jest określone w podstawie jako minimum. Moim ulubionym punktem akurat z tej części celów szczegółowych jest punkt 9. Wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny i tworząc indywidualne strategie uczenia się. Bardzo, bardzo mocny punkt, biorąc pod uwagę badania, oczywiście one były wykonywane 10 lat temu, my jesteśmy też tutaj w niereprezentatywnym towarzystwie nauczycieli, którzy są aktywni i którzy dużo robią i z różnych narzędzi korzystają. Pytanie jest jeszcze, jak z nich korzystamy. Tak? Troszkę chciałabym włożyć kij w mrowisko, żeby zastanowić się, czy te cele, które możemy realizować, czy wymagają aż tych wszystkich modnych narzędzi? Czy nie wystarczą nam stare, dobre, znane, wpisane też w podstawie, na przykład mierzenie temperatury przy pomocy używania termometru, ważenie przy użyciu wagi? Czy to już nie będzie wystarczające do tego, żebyśmy tym dzieciakom stworzyli naprawdę ciekawe zajęcia, gdzie będą mogły rozwijać się intelektualnie, gdzie będą samodzielne. Znaczy samo narzędzie nie zagwarantuje nam tego, że dzieciaki będą się rozwijały. Jeszcze to, co my z nim wniesiemy. Jeszcze nasza wiedza psychologiczna o tym, jak korzystać z tego narzędzia, żeby dziecko się rozwijało, będzie ważne. Słuchajcie, przechodzę już dalej, żeby dać dobry przykład. Tak? Przepraszam, że ci przerwę. W ogóle przerwę ci w temacie, wybacz, ale zapomniałam powiedzieć o tym, że okno czatu jest tak naprawdę miejscem, gdzie mogą Państwo zadawać nam pytania podczas webinaru. I my na te pytania w trakcie tutaj naszej obecności, naszego online'owego spotkania w miarę możliwości będziemy odpowiadać i jakoś się do nich ustosunkowywać. Więc jeżeli ktoś, komuś się nasuwa pytanie, to jest na to przestrzeń, żeby je zadać. To tylko tyle. Tak, tylko prosimy o wpisanie, słuchajcie, znaków zapytania, wtedy my będziemy widziały je w takim specjalnym okienku z pytaniami. To będzie nam bardziej pomocne, jeśli się pojawią przy pytaniach znaki zapytania. Ja przechodzę, słuchajcie, do dobrej praktyki. Dobrą praktyką właśnie wykorzystania i trochę
nie zbierającą różne elementy akurat z tej części podstawy, jest aktywność, którą zaproponowała swoim uczniom pani Ewa z warszawskiej szkoły. Mogę nawet ją przedstawić z nazwiska, bo napisała super według mnie książkę o dobrych praktykach. Zachęcam, bo można ją nawet bezpłatnie znaleźć online i dobrze się ją czyta. Pani Ewa Wiatrak. Pozwólmy dzieciom działać. Tak. Pozwólmy dzieciom działać. Historia pani Ewy, lekcja pani Ewy. Dzieciaki jesienią otrzymywały, jak to zwykle dostajemy w paczkach, różne dobre rzeczy, które przychodzą w kartonikach, soczki, i pojawił się temat, a jak ten sok w tym jabłku, a ile tej wody w tych jabłkach jest? Pani Ewa podchwyciła temat, żywo zareagowała na aktywność intelektualną dzieci, na pytania, które stawiają, i zapytała się ich: no dobrze, no to słuchajcie, to jak możemy to sprawdzić, to jak pozyskać tę wodę z jabłka? Dzieci mówią: no może wyciskarka, super pomysł, ale wyciskarki nie mamy. No to może coś innego. Dzieciaki się zastanawiały, pani Ewa zobaczyła blady przestrzeń na ich twarzach, więc poszukała jakiegoś dobrego pytania, które może im zadać, które je trochę podprowadzi. I zapytała je: słuchajcie, a jak jest z tym praniem? Kiedy z tego prania ta woda zostaje usunięta? Przy jakiej aktywności, tak, po praniu? No, suszenie. Świetnie. No to jak tutaj moglibyśmy sobie poradzić i to sprawdzić? No i dzieciaki znalazły tą ścieżkę, czyli zobaczmy, ile te jabłka ważą na początku, a ile będą ważyły po ususzeniu. I tak zrobili. Zważyli jabłka na początku, zapisano wagę, chyba zdaje się, że 810 gramów była waga ważonych jabłek. Następnie ususzyli jabłka, rozwiesili sobie w klasie przy oknie na sznureczku. 6 tygodni dzieciaki poczekały, po czym zostały jabłka zdjęte i pani Ewa zapytała: jak myślicie, ile one teraz ważą? Dzieci miały szansę sprawdzić same, trzymając w rękach, jaka jest według nich ta waga tych jabłek, oszacować, tak? Czyli znalazła się przestrzeń na szacowanie, o czym też jest mowa w podstawie programowej, co rzadko robimy. Pani Ewa ma taki zwyczaj, że wszystkie szacowane wyniki podawane przez dzieciaków zapisuje na tablicy. I tak było i teraz. Zapisała szacowane wyniki tego pomiaru na rękach u dzieci na tablicy i także sama wzięła też udział w tym badaniu, sama oszacowała, ile to może być, a następnie zostały te suszone jabłka zważone. Dzieciaki składały odważniki, to była waga z odważnikami, nie taką jak mamy tutaj na ilustracji, ale to była waga z odważnikami, trzeba jeszcze było przekładać odważniki, co służyło kolejnym i kolejnym działaniom matematycznym, bo dzieci sobie dodawały, odejmowały, porównywały, zapisywały i wszystko to się działo na tablicy, stosowały sprytne metody liczenia i tak wyglądały te zajęcia. One nie skończyły się na tym, bo dzieci sformułowały jakąś, takie podsumowując, prostą zasadę, jak to jest z tymi jabłkami, że mniej więcej 75%, pojawiły się procenty nawet, ktoś z klasy w ten sposób opisał właśnie, jak to jest z tymi jabłkami, że 75% jabłka to jest woda, i dzieciaki zaczęły szukać, a jak jest z innymi owocami, i się rozwinęły dalej zajęcia. To jest taki, słuchajcie, bardzo prosty przykład wykorzystania narzędzia wcale nie supermodnego, które bardzo zostało rozwinięte dzięki temu, że nauczycielka dała przestrzeń do działania dzieciakom. Wykonywały dzieci obliczenia przy okazji, szacowały, zastanawiały się nad strategiami, jak można tutaj zadziałać, żeby otrzymać odpowiednie wyniki, jak tutaj można zadziałać, żeby dowiedzieć się, jak to jest z tymi jabłkami. Rozbudziła też ciekawość uczniów. Myślę, że
To jest taki optymalny przykład rzeczywiście do tego punktu. Wszystko się zadziało w zasadzie, co się mogło tutaj. Prosi Pani o nazwisko, Ewa Wiatrak. Jest tam bardzo dużo dobrych rzeczywiście praktyk podanych. Zachęcam bardzo, bo Pani Ewa jest nauczycielką z ogromnym stażem i dopiero po 20 latach pracy w szkole przeszła właśnie taką refleksyjną ścieżkę, gdzie zaczęła pracować inaczej. W tej chwili prowadzi klasę matematyczną w szkole państwowej, w klasach 1-3. Dobrze, słuchajcie, to jakby z mojego przykładu tyle. Ewelino, kontynuuj. Dobra, ja chciałam tylko Cię upewnić, czy mnie słychać, bo zawiesiło mi się coś na moim komputerze. Ja Ciebie słyszę. Słyszysz mnie, dobrze. Ja nie widzę czatu, więc nie widzę czatu, więc nie będę też widziała, czy słyszą mnie pozostali, więc. Ja widzę Ewelino. Wszystko jest okej. Okej. Ja już też jest dobrze. To, co zaakcentowałaś, Karolino, w poprzedniej swojej wypowiedzi i omawiając poprzedni punkt z podstawy programowej, to było słowo klucz tak naprawdę, strategię uczenia się. Dobra praktyka, o której opowiedziałaś pani Ewy Wiatrak, to też idealny przykład na to, jak w aktywny sposób zaangażować czy stworzyć właściwie okazję uczniom do tego, by to oni tworzyli własne strategie uczenia się. By to nie nauczyciel był twórcą, kreatorem tego, co dzieje się w klasie, ale by to uczniowie byli właścicielami własnych strategii uczenia się i pomysłów na to, jak rozwiązać problem, który został im delikatnie podsunięty i dany. O strategiach w obecnej podstawie programowej na szczęście jest jeszcze mowa w kilku innych miejscach. Między innymi w punkcie 4, gdzie określone są osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. I w ogóle cała podstawa programowa skonstruowana jest w języku osiągnięć ucznia i tego, jakie on powinien wykonywać aktywności, i to chciałabym po raz kolejny podkreślić. To uczeń, spójrzcie Państwo, analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone. To sformułowanie wybrane złożone specjalnie podkreśliłam i wyboldowałam, dlatego że jak zaczynałam pracę jako nauczyciel w 2010 roku, obowiązywała wtedy podstawa programowa pełna nakazów i zakazów, gdzie to uczniowie pierwszej klasy nie mogli przekraczać w obliczeniach progu 20. Ale też pamiętam, że był taki zapis, że mogli rozwiązywać i analizować zadania proste, złożone, które nietrudne. Tutaj jest już zapis wybrane, złożone. Dostrzega to uczeń, dostrzega problemy matematyczne i dalej tworzy własne strategie jego rozwiązania. Odpowiednią do warunków zadania. Opisuje rozwiązanie za pomocą działań, to wszyscy znamy i to jest nam bliskie. Skutecznie trenujemy dzieci w tej umiejętności. Równości z okienkami, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób. I to też bym chciała zaakcentować. Jest tutaj ogromna furtka do tego, by uczniowie mogli rozwiązywać zadania w taki sposób, jaki jest im wygodny. Dalej uczniowie układają zadania i je rozwiązują, tworzą łamigłówki matematyczne, wykorzystują w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną i tak dalej. Co na to nasza tradycja tytułowa? Ano mówi nam to, co Państwo widzicie na zdjęciu, który widzicie na slajdzie. Z jakichś powodów przywiązani jesteśmy do realizacji ćwiczeń czy podręcznika z pakietów edukacyjnych i pewnie poniekąd dlatego, że upatrujemy w tym takiej pewności w tym, że jeżeli wszystkie zadania zostaną przerobione, wszystkie zostaną wykonane, to w 100% zrealizujemy podstawę programową. Czy aby na pewno? Przyjrzyjcie się Państwo zadaniom, które są absolutnie przypadkowe i przykładowe.
To jest raz. Kiedy czytamy te zadania, odpowiedź nasuwa nam się automatycznie. Być może dlatego, że są tak proste i tak łatwe. Nam dorosłym się nasuwa automatycznie, ale proszę uwierzyć, że w większości pierwszoklasistom, drugoklasistom również. Być może dlatego, że są to zadania proste, gdzie ich konstrukcja i związek pomiędzy danymi jest tak oczywisty, że nie potrzeba tutaj żadnych twórczych aktywności, bo odpowiedź pojawia się sama w głowie. No właśnie, skoro pojawia się odpowiedź sama w głowie, to po co generować i kolejne jakby obliczenia? I bardzo często spotykam się z takim pytaniem ze strony nauczycieli, czy odpowiedź, która jest zapisana tylko wynikiem, na przykład 12, czy to jest w porządku, co z tym w ogóle zrobić? Moja odpowiedź jest taka, że absolutnie tak, absolutnie jest w porządku, bo czemu się dziwić, jeżeli bardzo często dzieci obcują z takiego typu zadaniami, jakie Państwo widzicie. Co możemy zrobić w sytuacji, kiedy uczeń odpowie nam tylko wynikiem? Możemy po prostu go dopytać, a jak to obliczyłeś, pokaż mi. Pokaż, narysuj, zapisz, jak to obliczyłeś. To jest jedna kwestia. Druga kwestia takiego tradycyjnego ułożenia i przestrzeni na samej kartce i pod zadaniem. Proszę zobaczyć, ona bardzo sugeruje tak naprawdę po pierwsze zapis działaniem, a po drugie nie daje w ogóle tutaj przestrzeni na to, by pojawił się jakakolwiek inna strategia na rozwiązanie, no bo jaka się może pojawić. Te kratki są tak narzucające, że pewnie będzie to działanie, może ktoś się odważy na rysunek, o ile nauczyciel wcześniej postara się, by uczniowie mieli takie doświadczenia rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą rysunku, ale czy tylko tak jest możliwe? Przecież nie. Przecież uczniowie mogą, te ich rysunki i sposoby na rozwiązania mogą być bardzo rozbudowane. Co na to moda? Z drugiej strony to pytanie pozostawię otwarte. Zadam je może w inny sposób. Jak narzędzia, które wykorzystujemy, te modne, najbardziej współczesne, te, które są trendy, czy może te, które pojawiły się na jednej z pierwszych naszych plansz, wpisują się w to, by wspierać uczniów w skutecznym i jakościowym rozwiązywaniu zadań tekstowych. Dlaczego tak bardzo akcentuję tę umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych? Ano dlatego, że jestem przekonana o tym, że jest ona kluczową umiejętnością matematyczną uczniów w całej szkole podstawowej, nie tylko w klasach 1-3. Większość pozostałych umiejętności rozwijanych w procesie kształcenia ma charakter tak naprawdę usługowy w stosunku do zadań tekstowych, czy może szerzej w stosunku do problemów matematycznych. Narzędzia tekstowe mogą być olbrzymim, potężnym narzędziem w rękach nauczyciela. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że sprzyjają rozwijaniu sprawności rachunkowej, wspierają uczniów w budowaniu indywidualnych strategii obliczeniowych, nie tylko strategii rozwiązywania samego zadania tekstowego, ale są naturalną okazją do tego, by uczniowie mieli szansę wypracować własne strategie obliczeniowe. Są też bardzo naturalną okazją do systematycznego doskonalenia umiejętności czytania, ale też szansą do tego, by budować coraz to bardziej zaawansowane strategie rozwiązywania problemów. I jestem przekonana również o tym, że wpływają na motywację do uczenia się. Jeżeli już wiemy, jakie tendencje rządzą jakby tym polem zadań tekstowych, jak na nie wpływa tradycja, jak wpływa moda, czym one tak naprawdę są i jaką rolę mają, może zastanówmy się chwilę nad tym, jak zatem pracować z zadaniami tekstowymi. Bo myślę sobie, że gdyby zadać naszym uczniom takie oto pytanie, takie oto problem, zadanie. Kaśka i Ania wybrały się na wędrówkę po górach. Ich planowana trasa miała wynieść 54 km. Miały całe 7 dni na wędrowanie. Obiecały sobie, że dziennie nie będą przechodzić mniej niż 5 km. Jak mogła wyglądać ich trasa? Ten, kto ma odwagę i chęć, to zachęcam, żeby udzielił odpowiedzi w czacie. Widzę, że ktoś pisze. To nie jedna osoba, cieszę się bardzo.
i chyba nawet jedna z moich studentek. Metoda prób i poprawek. Co to znaczy? A jestem ciekawa, czy jest ktoś, kto szybko wpadnie na wynik. I jaki on może być? Pani piszą, że jest to zadanie otwarte, że można je rozwiązać metodą prób i poprawek. To pewnie taką nomenklaturą posłużyła się jedna ze studentek, pani Izabela, dla nauczycieli, którzy są obecni na webinarze. Ja doprecyzuję, czym jest metoda prób i poprawek. Metoda prób i poprawek, ale nie prób i błędów, to taka metoda, która zachęca uczniów do tego, żeby próbowali rozwiązać zadanie tekstowe trochę do skutku, ale byli też refleksyjni w tych swoich rozwiązaniach, to znaczy przyglądali się, czy to rozwiązanie pierwsze, które zaproponują, mogą jakoś udoskonalić, żeby to kolejne doprowadziło ich bliżej do rozwiązania. I zachęca ich do tego, by niejako nakładali poprawki, nanosili poprawki do kolejnych swoich prób. Tam był ktoś, kto się pokusił. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 24. Pan Sebastian. Tak, 5, 5, 5, 5, 5, 24. Czy może być jakaś jeszcze inna odpowiedź? Może być kilka dobrych rozwiązań. A no właśnie, tu pani Kasia napisała. A logicznie napisał ktoś inny transport. Fantastycznie. Bardzo lubię takie odpowiedzi. Tak, odpowiedzi może być kilka, ale to też takie zadanie, jak słusznie Państwo zauważyliście, które jest otwarte, które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale też zastanówmy się, czy ono jednoznacznie nam narzuca jakieś działanie, które mogliby uczniowie zapisać jako rozwiązanie. To pytanie, tutaj ktoś napisał, że dzielenie może, natomiast myślę sobie o tym, że to jest zadanie, które stwarza uczniom po pierwsze szereg możliwości do tego, by rozwiązać je po pierwsze zapisem, takim jak będą chcieli, po drugie, by rozwiązać je metodą prób i poprawek, którą krótko omówiłam. A po trzecie, może znajdą się tacy uczniowie, którzy z chęcią wezmą pewnego rodzaju liczmany i będą je układać, przekładać, podzielą sobie je na 7 i będą je układać, przekładać tak, aż wygenerują tyle odpowiedzi, ile uznają za skuteczne i za poprawne. Dobra. To, do czego Państwa zachęcam, pokazując takie zadanie, to, by proponować naszym uczniom, dzieciom, z którymi pracujemy czy współpracujemy, jak najbardziej różnorodne zadania. Ja bym coś dodała, słuchajcie, gdybyśmy jeszcze pociągnęli ten temat i gdyby się okazało, że Kaśka i Ania wędrowały po konkretnych 54 kilometrach na naszej mapie, to mogłoby się okazać, że oprócz tego, że dzieci zaprojektują, ile będą się przemieszczać, znając jakby punkt docelowy, to mogą sobie sprawdzić na mapie, gdzie dojdą, tak? Gdzie będzie te 5 kilometrów, które przeszły, a gdzie będzie te 8 kilometrów, gdzie wylądują na tej mapie. Mamy do dyspozycji przecież mapy Google, tak? Możemy sobie sprawdzić, gdzie dojdę, przechodząc 8 kilometrów. Wydaje mi się, że jeszcze można w dodatkową taką aktywność. I mam, myślę, że całkiem ciekawe zajęcia, być może z wykorzystaniem właśnie też tablicy multimedialnej, o której Państwo piszecie, bo wybija się rzeczywiście to narzędzie na naszym podsumowaniu. Tak, pani Karolina tam napisała, że można użyć nawet zwykłej mapy, do czego absolutnie bardzo zachęcam. Te z pań, które miały okazję albo będą miały okazję, naprawdę zachęcam do tego, by użyć prawdziwej, wielkiej, takiej papierowej mapy, choć wydaje się ona już dosyć nieużyteczna w naszych czasach, ale korzystanie z niej daje dzieciom olbrzymią frajdę. Mam takie doświadczenia, że takie korzystanie z takich googlowych narzędzi, w takim sensie internetowych czy przenośnych, jest absolutnie bardziej realna i rzeczywista, to fakt. Natomiast rozłożenie olbrzymiej planszy mapy w grupach, w sali, to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Inspirujące, generuje bardzo dużo pytań dzieci, generuje tak naprawdę to, Karolina, ty pociągnęłaś to zadanie w takim kierunku kolejnych aktywności, a
rozłożenie dzieciom map mogłoby tak naprawdę wygenerować kolejne, na bazie których moglibyśmy tworzyć kolejne zadania, problemy, pytania, które można byłoby stawiać uczniom. I to, co byłoby największą ich wartością, to to, że byłyby bardzo realne. Realne, bo odnoszące się do bardzo bliskich doświadczeń dzieci i ich emocji. Więc tak, zadanie ma potencjał. I to, do czego Państwa zachęcam, to to, by absolutnie nie dyskredytuję w tym momencie ćwiczeń, podręczników i zadań, które tam się pojawiają. Zachęcam do tego, by te zadania dobierać w myśl w różnorodności siła. Im więcej różnego rodzaju zadań, problemów i pytań będziemy przed dziećmi stawiać, tym bardziej urozmaicimy wachlarz ich różnorakich doświadczeń. Jeśli tutaj nasuwa się niektórym z Państwa, którzy już pracują z dziećmi, takie stwierdzenie, że to zadanie może być za trudne, to nie jest dla mojej klasy, moi uczniowie nie dadzą sobie z tym rady, no to właściwie mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza jest taka, mam wrażenie, dosyć powszechna w polskiej szkole i z jakichś powodów bardzo naturalna dla takiego naszego nauczycielskiego charakteru pracy, że kiedy widzimy pewnego rodzaju dezorientację w oczach uczniów i widzimy, że z czymś jest problem, że może nawet nie problem, że z czymś jest jakaś trudność, że jest taki jakiś zgrzyt, to my nagle uruchamiają się w nas takie olbrzymie pokłady troski, zatroszczenia, zaopiekowania i mówimy: okej, no dobrze, to teraz może Jasiu przeczytaj pierwsze zdanie, to co wiemy po tym pierwszym zdaniu tego zadania tekstowego, to ja tutaj zapiszę, no dobrze, to teraz co dalej, co wiemy, no to może a jakbyśmy to mogli, to może zobaczcie, to jest to, a może tak, bo może pierwszego dnia by przeszły tyle. Przeprowadzamy bardzo często uczniów, zwłaszcza w takich zadaniach, które są dla nich wyzwaniem, przeprowadzamy je bardzo często przez proces, odbierając im tym samym szansę na to, by formułowały, tworzyły własne strategie rozwiązywania zadań. I wracając jeszcze do tego, jeżeli ktoś miał takie myśli, że to za trudne, że dzieci sobie z tym nie poradzą, no to właśnie można zrobić to tak, a może można po prostu powiedzieć: rozwiążcie, spróbujcie, rozwiążcie to tak, jak chcecie, tak jak jest Wam wygodnie. Zachęcam tutaj do tego, by pomyśleć sobie jako nie o jedynym ekspercie w klasie, jako nauczycielu. Klasa jest bardzo bogatym tworzywem, bardzo bogatą grupą społeczną. Dysponujemy zasobami 20 kilku młodych, inteligentnych, bystrych, otwartych umysłów. Wykorzystajmy je. Być może dzieci mogłyby tutaj połączyć się w pary, być może mogłyby się połączyć w grupy, a być może znalazłby się ktoś, kto chciałby popracować sam i to też byłoby ok. Niech rozwiązują te zadania tak, jak jest im wygodnie. Jeżeli chodzi o formę pracy, czyli o to, czy ona jest grupowa, czy jest zespołowa, czy indywidualna, ale też o strategię, o pomysł na to, jak to zadanie rozwiązać. Jak już te pomysły by się pojawiły, bo mam takie doświadczenia w klasach, które prowadziłam, których uczyłam, że praca w parach i praca w grupach jest pewnego rodzaju buforem dla dzieci, ale też niezwykłą inspiracją. Czasami jest tak, że dziecko, które miało trudność z rozwiązaniem jakiegoś zadania, kiedy usłyszało rozmowę swoich kolegów o tym zadaniu, nagle uruchamiało się coś w jego głowie, co doprowadzało go, czy pozwalało mu się włączyć w proces rozwiązywania tych zadań. To, co rekomenduję, to, by zbierać pomysły na rozwiązanie takiego zadania. Ja na początku bardzo często zapisywałam te pomysły na tablicy, flamastrem, bo miałam tablicę taką suchościeralną. To było dosyć nietrwałe i miałam po prostu olbrzymie wyrzuty sumienia i było mi piekielnie żal, kiedy miałam zmazać wszystkie te cudowne pomysły po tym, jak przechodziliśmy do kolejnych aktywności. W związku z tym po jakimś czasie po prostu zapisywałam pomysły dzieci na rozwiązanie zadań na dużych arkuszach papieru i te arkusze wisiały na tablicach jeszcze przez jakiś czas. Dlaczego wisiały? Wisiały dlatego, by były dostępne dla oczu dzieci, by mogły skorzystać przy okazji innych zadań, innych problemów z tych strategii, które się już pojawiły.
I uwierzcie mi Państwo, że korzystały dzieci. Zdarzało się tak, że po prostu podchodziły, te, które siedziały dalej, podchodziły do tablic, podchodziły do tych arkuszy papieru, które były tak naprawdę wytworzone kilka tygodni wcześniej i korzystały z tego, co już się kiedyś na lekcjach pojawiło. Więc takie gromadzenie pomysłów jest, myślę sobie, że jest całkiem przydatne przede wszystkim dla uczniów. Dobra. To też, co jest istotne w kontekście takiego podprowadzania uczniów, ale też tego, co zadziewa się w parach, w grupach, jak już sobie pracują nad rozwiązaniem zadania, czy może indywidualnie, to, że po raz kolejny jakby nie możemy my nauczycielów siedzieć na miejscu i bardzo często, o ile chodzimy sobie, przechadzamy się pomiędzy grupami, parami i uważnie słuchamy i kodujemy te rozmowy dziecięce, to jest bardzo cenne nauczycielskie doświadczenie, o tyle bardzo ciężko czasami nam jest utrzymać język za zębami i no właśnie zaczynamy komentować i mówić, a popatrz, a może wystarczy, że tutaj w ten sposób z bardzo dobrymi intencjami, ale po raz kolejny podprowadzamy uczniów w rozwiązaniach, a może tak, mądrze by pomilczeć, tak jak powiedziała moja koleżanka Karolina, która ze mną dzisiaj współprowadzi ten webinar. Która bardzo się stara milczeć właśnie, Ewelina, jestem bardzo milcząca. To się bardzo, tak, jest to wyzwanie dla takiej gaduły, jak ja, słucham cię uważnie. Cieszę się. A jak już mądrze milczeć, już jak już tworzyć usta, to może w kontekście pytań, jakie moglibyśmy zadać uczniom. Może można zapytać, a jak to policzyłeś? A może mógłbyś opowiedzieć o swoim sposobie? A może dlaczego tak uważasz? A jak to obliczyłeś? A może jak możemy w ogóle to sprawdzić? Bardzo cenną umiejętnością jest to, by parafrazować wypowiedzi uczniów. Wtrącę tutaj taką prywatę. Mój mąż zajmuje się zupełnie czymś innym i zajmuje się kimś dla mnie abstrakcyjnymi rzeczami. Bardzo lubi mi natomiast opowiadać o mojej pracy, o swojej pracy. Ja niewiele z tego rozumiem. Bardzo często tak jest, że naprawdę niewiele z tego rozumiem. Natomiast to, co mi pomaga, to, by sparafrazować sobie czasami jego słowa. Czasami to on parafrazuje moje i dzięki temu mam wrażenie, lepiej rozumiem to, czym on się zajmuje. I tak samo jest z uczniami. Spójrzcie, kiedy ich wypowiedzi, zwłaszcza te pierwsze wypowiedzi, próby formułowania swojego toku myślenia, swoich zwerbalizowania swojej strategii, bywają czasami mało umiejętne, to taka parafraza może być bardzo pomocna. Nie tylko nasza, bo może uczeń może parafrazować swojego kolegę czy koleżankę. Też taka, w tym momencie uruchamia się też to, do czego bardzo z Karoliną zachęcamy, by dzieci rozmawiały ze sobą o zadaniach i rozmawiały ze sobą też o swoich strategiach. W ten sposób uczymy dzieci języka, również tego matematycznego. Czy ja mogę coś dodać do komentarza jednych pań? Jedna z pań napisała, że to jest trudne do organizacji w grupie 25 osób. Powiem tak, że dzieci nauczone różnych sposobów pracy zaczynają coraz lepiej w różnych sytuacjach pracować. Tak? Mamy takie doświadczenia, że nauczycielki, które pracują w grupach, wystarczy wejść do ich klasy i rzucić hasło, słuchajcie, pracujemy w grupie i dzieci już układają w pewien sposób krzesła w sali, czyli są przywykłe do tego, by w taki sposób pracować. I trochę jest tutaj tak, nie zachęcamy Państwa do tego, żeby każde zajęcia, gdzie będą zadania tekstowe, były tak rozbudowane, ale wydaje nam się, że bardzo dobrze, jeśli czasami są takie lekcje matematyki, gdzie całe zajęcia mogą być poświęcone temu, że dzieci będą dzieliły się tymi strategiami. Być może właśnie w takich momentach, w których będą pojawiały się nowe pojęcia matematyczne. Kiedy zaczniemy rozmawiać o mnożeniu i pojawią się zadania związane z mnożeniem, a może kiedy pojawią się zadania o dzieleniu, że będzie włączona taki moment, że będzie się pojawiał taki moment, w którym będą mogły się dzielić strategiami, bo to, co zrobią podczas tych jednych zajęć, będzie
prezentowało nam na kolejnych zajęciach, bo być może, i Ewelina pewnie też chciałaś o tym powiedzieć, te prace będą mogły, te różne sposoby, rysunki ich rozwiązań będą mogły być rozwieszone i dzieci będą mogły brać sobie przy kolejnych okazjach, kiedy już samodzielnie będą rozwiązywać zadania, korzystać z pomysłów kolegów i koleżanek. O tym mówiłam, by to było widoczne. Tak, tak, tak. Dobrze, ja widziałam ten komentarz, rozumiem, jakby rozumiem obawę Pani. Być może jakby Pani Beata ma różne doświadczenia i absolutnie to przyjmuję. Mogę podzielić się swoim, Pani Beato, jeżeli jakoś to Panią podniesie na duchu. Pierwszą klasę, jaką prowadziłam, to była klasa 32-osobowa. W szkole państwowej, w tej 32-osobowej klasie, to było 11 lat temu, w 32-osobowej klasie miałam czworo dzieci, które nie mówiły po polsku. Trochę to było tak, że te dzieci trafiały do mojej klasy, pewnie to Państwo znacie, a kto jak nie Ty, Ewelina? A gdzie one mają trafić jak nie do Ciebie? Nie mówiły po polsku, przyjeżdżały z różnych zakątków świata, były dwie dziewczynki z Iranu, był chłopiec z Iraku, nie mówiły również po angielsku dzieci. Oprócz tego były dzieci z całym spektrum różnego rodzaju zaburzeń. Było dziecko z niedosłuchem, między innymi była dziewczynka z bardzo nisko funkcjonującym zespołem Aspergera, być może w ogóle na pograniczu autyzmu. I to była naprawdę wyjątkowa klasa pod tym względem, bo ponadto bardzo liczna. Bardzo trudno było też ustawić ławki inaczej niż w taki tradycyjny, wykładowy sposób. Jednak jakiś mój opór taki wewnętrzny przed tym, by proponować dzieciom tylko to, co jest w podręcznikach, spowodował to, że zaczęłam co jakiś czas i na razie w bardzo bezpieczny sposób, też bezpieczny dla siebie, żeby czuć się komfortowo, proponować im pewnego rodzaju jakby zadania podobne do tych, do które pokazałam, jeżeli chodzi o tą wędrówkę po górach. I to, co zobaczyłam, to po pierwsze, z pierwszym, z czym się zderzyłam, to to, że moja klasa w pewnym momencie miała olbrzymi intelektualny opór przed rozwiązaniem tych zadań. Dlaczego? Dlatego, że przez pierwszych kilka miesięcy pracowałam tylko i wyłącznie z ćwiczeniami i podręcznikami. I ten krótki czas wystarczył na to, by dzieci zostały bardzo silnie jakby schematyzowane w myśleniu. I x czasu musiałam poświęcić na to, by takimi zadaniami, być może nie od razu takimi, jakimi pokazałam dzisiaj, ale trochę prostszymi, ale też złożonymi, by w grupach, w parach mogły sobie je porozwiązywać. To, co bardzo mi pomogło, to różnego rodzaju pomoce i liczmany. To też takie zadania, które dają się rozwiązać za pomocą manipulowania. To nie były zadania, które wymuszały pewnego rodzaju rozwiązania na kartkach, chociaż ci, którzy chcieli rysować, absolutnie mieli prawo. Dziewczynka z zespołem Aspergera, o której już wspomniałam, nie brała udziału w zajęciach, ale bardzo się bacznie im przyglądała, choć ja miałam wrażenie, że ona w ogóle nie słucha, bo była zajęta rysowaniem. Okazuje się, że absolutnie wszystko kodowała i absolutnie wszystko zapamiętała, ponieważ potem spotykałam się z nią na zajęciach dodatkowych, takich indywidualnych i absolutnie wiedziała wszystko. Oprócz tego, że wiedziała wszystko, jakie było zadanie, jak dzieci je rozwiązały, to pamiętała też strategie, które się tam pojawiły. Więc zachęcam do tego, żeby spróbować. Nie mówię, że to ma być takie zadanie. No dobrze. I to, do czego Państwa też bardzo serdecznie zachęcam, to do tego, by nie zakochiwać się we własnych pomysłach. We własnych pomysłach na lekcje, we własnych pomysłach na rozwiązywanie zadań, na przeprowadzenie uczniów przez te zadania, ale by zakochiwać się w tych pomysłach dziecięcych i uczniowskich, bo to one są najlepszymi, to oni są najlepszymi kreatorami rozwiązań. I sposób rozwiązania zadania tekstowego jest wtedy dobry, kiedy to uczeń jest jego autorem.
To, co może nas jeszcze wspomóc w rozwiązywaniu zadań tekstowych, to to, by, o czym też już wspominałam, by dzieciom udostępnić i otworzyć nasze szafy, oczywiście w takim wymiarze, w jakim chcemy. Karolina jest nauczycielką w szkole montessoriańskiej. To, co charakterystyczne dla tego rodzaju w ogóle szkół i nurtu Montessori, to to, że wszystkie pomocy są dostępne dzieciom. Wszystkie. One leżą po prostu tak, by dzieci miały do nich dostęp. Ale to też dzieci decydują, z czego chcą korzystać. A ja zachęcam, i to też bardzo pomogło mi w pracy z tak liczną i zróżnicowaną grupą, z też trudną pod tym względem, że dzieci po prostu borykały się z różnego rodzajem trudności, to, że otworzyłam im swoją szafę. I ta szafa była jej po prostu dostępna i znajdowały się nam bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu zadań, przy rozwiązywaniu problemów. To były kości do gry, to były karty, to były różnego rodzaju liczmany, nie zawsze kupne, bo kasztany czy kamienie fantastycznie się sprawdzają. To były liczydła, to były też gotowe tabliczki mnożenia, tablica setki, były też kalkulatory. I były wszelkiego rodzaju miarki, centymetry, metry. Świetnie mi się sprawdzały te, które były takie miarki z Ikei. Są fantastyczne. Są po pierwsze papierowe, można je przedrzeć. Po drugie, jak się je już zorganizuje, to ma się je w dosyć sporej ilości. Więc taką dobrą praktyką i zachętą jednocześnie chciałam się z Państwem podzielić. Ja bym jeszcze dodała do tej Twojej szafy, słuchajcie, jeżeli ta szafa jest ustawiona z tyłu naszej sali, to jest to też dla nas dobry motyw diagnostyczny. Jeżeli dzieci wiedzą, że mogą sięgać do tej szafy, to w momencie, w którym widzimy, że Jaś, Krysia i Tomek w ciągu zajęć idą do tyłu i coś sobie wybierają, co jest im potrzebne do rozwiązywania zadań, dostajemy też informację, że to są dzieci, które potrzebują jeszcze pracować z użyciem takich narzędzi. To też myślę, że jest ważna informacja. Myślę, że kolejną rzeczą, która jest też ogromnie ważna, jest to, że na realizację naszej podstawy programowej mamy 3 lata. Więc jeśli Krzyś nadal w drugiej klasie będzie sobie chodził do naszej szafeczki z tyłu i sięgał tam i my sobie to gdzieś wynotujemy, to wcale to nie przekreśla sytuacji, że Krzyś po wakacjach wróci i już nie będzie potrzebował tych pomocy. Tak długo jak Krzyś, Tosia, Kubuś potrzebują, niech chodzą do naszej szafy i biorą z niej pomocy, a my sobie obserwujmy te dzieciaki. Taki przykład Wam dam jeszcze z takiego mojego ogródka związanego z 4. klasą. To ostatnio dzieciaki u mnie w klasie miały przyklejone tabliczki mnożenia na swoich biurkach. Poradzono mi, słuchaj Karolina, może już wystarczy tych... Żeby one były, te tabliczki mnożenia na biurkach, nalep im tą tabliczkę mnożenia z tyłu klasy. Będziesz widziała, kto się odwraca, kto się przygląda, ale nadal będą miały dostęp do tego narzędzia. I słuchajcie, tak zrobiłem, tak? Czyli znaczy na razie nie mogę z tego sprawdzić, kto będzie się odwracać przez przynajmniej jakiś czas, może już w tym roku nie zobaczę, ale... Oczywiście myślę, że to jest dobry pomysł. Mają narzędzia, a z drugiej strony my też wiemy, w jaki sposób korzystają, żeby lepiej dopasowywać, dostosowywać do nich proponowane aktywności. Tutaj słuchajcie, jest taka... Karolina, przepraszam, mogę Ci podać, bo tak, pojawiło się pytanie, jakie karty, wracając jeszcze do szafy, tak, jakie karty? Ja nie miałam na myśli kart Grabowskiego, które pojawiły się tutaj w komentarzach, ja miałam na myśli klasyczne karty do gry. Ale oczywiście karty Grabowskiego, też z nich można korzystać, one tam są bardziej profilowane już do konkretnych aktywności. Tak naprawdę znowu, zastanawiając się nad modą na zajęcia, była taka moda też na karty Grabowskiego, gdzie były szkolenia i byliśmy zapraszani, czy na klocki Numikon, naprawdę myślę, że dużo macie Państwo w głowach takich różnych szkoleń, na które jesteśmy zapraszani, bo aktywnie wchodzi jakieś narzędzie, tak? Ale zobaczmy, że możemy też stosować dużo prostsze rzeczy, które rzeczywiście te same cele będą nam realizowały. Urywany głos teraz mam, tak?
dla niektórych dobrze. Mam nadzieję, że to ja się Ciebie poprawi. Dobrze słyszę. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami trochę już wspominaliśmy. I jest coś takiego, i pojawiło się to w trakcie badań, że nauczyciele z dość sporą grupą uznali, że liczenie na konkretach to nie jest prawdziwa matematyka. Dopiero wtedy, już kiedy jest zapis, pojawia się prawdziwa matematyka. I słuchajcie, chciałbyśmy zrehabilitować jednak te pomoce, że one są potrzebne. Już akceptujemy to, że dzieci liczą na palcach, pozwalamy im na to, już jakby to gdzieś tam w naszej świadomości wielu nauczycieli ma takie przekonanie, że te palce są ok. Tak naprawdę wszystkie narzędzia są bardzo ok. Jeśli uczniowie ich potrzebują, jeśli to może być coś, że widzicie, że jest kłopot z rozwiązaniem jakiegoś zadania, a to narzędzie by się przydało, poszukajmy, otwórzmy szafę, rzeczywiście dajmy im te narzędzia. Przy tym temacie liczenia na konkretach chciałam też jeszcze zauważyć, że to liczenie na konkretach powinno się i wracanie do pomocy powinno się też pojawiać przy wprowadzaniu nowych pojęć matematycznych. Jak zaczynamy z uczniami mnożenie, gdzie ono jest zwykle przedstawione w podręczniku jako rysunek pewien lub zapisane po prostu działaniem wielokrotnego dodawania, czyli 5 razy 6 i będziemy mieć 5 szóstek dodanych do siebie, powinny mieć też dzieci szansę w różnych sytuacjach, czy to odgrywanej scenki, czy to przez właśnie manipulowanie pomocami, powinny mieć szansę zobaczyć, czym jest mnożenie. To, że zapiszemy, to, że dzieci świetnie dodają, wcale nie zmienia faktu, że będą rozumiały, czym jest mnożenie, a podstawa programowa mówi o tym, że dzieci wyjaśniają, słuchajcie, wyjaśniają, tak jak tutaj widać w tym punkcie osiągnięć, wyjaśnia istotę działań matematycznych. Żeby to wyjaśnić, musi to umieć zrozumieć. Sama nie do końca wiem, czym jest istota działań matematycznych, ale rozumiem, że autor miał na myśli, że dzieci potrafią opowiedzieć, co robię, jak mnożę, co robię, jak dzielę, tak? Czym to jest? Trochę to może być za mało, jeśli zostawimy sam zapis dla nich symboliczny. Dla mnie, słuchajcie, bardzo ważnym punktem, który chciałabym z tego elementu właśnie umiejętności matematycznych, tych celów szczegółowych omówić, jest punkt czwarty. To, co w tradycji nam się zalęgło i nie może odpuścić od wielu lat, jest to, że pojawiają się w programach wciąż działania, w których dzieci muszą dopełniać do dziesiątek, gdzie są pokazane całe schematy tego, w jaki sposób należy rozwiązać działanie, gdzie mamy rozwiązać działanie zgodnie z zamysłem autora podręcznika. I podstawa programowa w fantastyczny sposób po raz pierwszy pisze o tym, że uczeń może podać nam gotowy wynik. Tak? Czyli już wspominała Ewelina o gotowych wynikach wcześniej, a tutaj, słuchajcie, jest to wpisane w podstawę, ponieważ miałam takie doświadczenie podczas zajęć z nauczycielami, że podzielili się oni swoim doświadczeniem z praktyki, gdzie nauczycielka zniszczyła pracę ucznia podczas sprawdzianu, bo ten wpisał gotowe wyniki, a ona powiedziała, że miałeś wpisywać tak, jak cię uczyłam na zajęciach. I zrobiła rzeczywiście taką, słuchajcie, sytuację, taka się sytuacja wydarzyła na praktyce. Studentki podeszły do nauczycielki, zapytały się, dlaczego w taki sposób pani zareagowała. Nauczycielka odpowiedziała, bo tak mówi podstawa programowa. Otóż nie. Najnowsza podstawa programowa rehabilituje całkowicie i wychodzi naprzeciw uczniom i takim osobom, tutaj mam studenta pana Sebastiana, który zawsze zna wynik i po prostu go widzi. I takie dzieci też mamy, które po prostu widzą, które zapytane, jak policzyłeś, powiedzą, no jak to, po prostu to widzę. I będziemy mieć w grupie takie dzieci. One zdecydowanie kiedyś w przyszłości będą ten rozwój swój matematyczny miały na zupełnie wyższym i innym poziomie niż my mamy. Będą jakby w tej dziedzinie pewnie bardziej biegłe. Mogą dzieci w razie potrzeby zapisywać cząstkowe wyniki, ale w razie swojej potrzeby, nie naszej potrzeby, jako osób, które
te ćwiczenia im sprawdzają. Co zrobić? Co zrobić, kiedy, słuchajcie, mamy ćwiczenia, gdzie pojawiają się te ścieżki, którymi ma przejść dokładnie uczeń. Możemy je, słuchajcie, skreślić. I tak zrobiłam kiedyś w ćwiczeniach u mojego ucznia, po prostu wykreśliłam tą całą część związaną z uzupełnianiem działania. Uczeń mógł swobodnie wpisywać gotowy wynik. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest ostatnie zdanie. Przy obliczeniach stosuję własne strategie. I znowu powrót do tego, o czym Pani mówiła wcześniej, przepraszam, Ewelina, że warto jest, żeby znowu oni się mieli przestrzeń, żebyśmy dali im przestrzeń do podzielenia się tymi strategiami. Zapiszmy to, wywieźmy to, porównajmy to. Niech szukają strategii podobnych do własnych, które są wykorzystywane. Być może przy kolejnym razie będą stosować metody swoich kolegów. Być może ktoś wybierze właśnie metodę dopełniania do dziesiątki. Być może ktoś wybierze inną metodę. Dajmy im sami to wypróbować. Przestawmy się z takiego tradycyjnego myślenia, że to my wiemy najlepiej. To taka refleksja właśnie do tego, do tej aktywności, bo tu tak najmocniej mi wybrzmiewa zawsze to tradycyjne dopełnianie do dziesiątki, próg dziesiątkowy. Coś mi nie przeskoczyło mi nic? Nie. Dobrze jest, Ewelino? Dobrze jest. Dobrze, czyli to teraz twoja kolej. Tak, teraz moja kolej. Zmierzamy powoli ku końcowi. Zapisy z podstawy programowej mówiące o osiągnięciach uczniów w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. To, co najistotniejsze, to, co też zwróciło bardzo moją uwagę, to, że uczeń rozpoznaje w naturalnym otoczeniu, oczywiście na rysunkach też figury geometryczne, to, że zobaczcie Państwo, mierzy, to on mierzy. To on posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi. To, co zaskoczyło mnie, nieco trochę rozbawiło, wyjaśnia pojęcie kilometr. Więc sama się zaczęłam zastanawiać, czy potrafiłabym wyjaśnić pojęcie kilometr. Nie wiem jak Państwo, sama nie zaproponowałabym na pewno dzieciom tego. Natomiast dostrzega też, proszę zobaczyć na ostatni punkt, dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym. Symetria to bardzo ważne pojęcie geometryczne, ono było przez wiele, wiele lat nieobecne w polskiej podstawie programowej edukacji matematycznej. Na całe szczęście ma już swoje miejsce. Przyjrzymy się po raz kolejny temu, jak tym światem geometrycznym naszych uczniów rządzi tradycja. To, co widzimy, czy Państwo widzą, jak ja operuję myszką na slajdzie? Karolino, czy ty widzisz? Może ty mi szybko nie. powiesz? Nie, nie, nie. Aha, dobrze. To proszę zobaczyć to zdjęcie na górze, gdzie mamy A, B, C. To oczywiście są punkty i to jest pierwsze pojęcie, z którymi zaznajamiamy tradycyjnie naszych uczniów. Drugie pojęcie to oczywiście prosta, a trzecie to płaszczyzna. No i w pewnym momencie tradycyjnie punkty znajdują się na prostej. Ta prosta tworzy sobie wtedy półprostą, przecina dwie półproste o wspólnym wierzchołku, wspólnym punkcie, przecinają naszą płaszczyznę, tworząc kąt, a tak naprawdę tworząc dwa kąty. I w taki oto tradycyjny sposób zaznajamiamy dzieci z pojęciami geometrycznymi. Wszystko byłoby fajnie, gdyby i tak naprawdę z najważniejszymi pojęciami geometrycznymi, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że to są najtrudniejsze pojęcia, jakie w dziedzinie geometrii mogą się pojawić. Dlaczego? A to dlatego, że pozbawione są dobrych modeli wizualnych, pozwalających dziecku na rozpoczęcie procesu budowania no właśnie swoich geometrycznych intuicji. Bo czy prostą jesteśmy w stanie położyć na naszej półce czy szafie, o której dzisiaj mówiliśmy? Czy punkt jesteśmy w stanie tam położyć, tak by sobie uczniowie manipulowali swobodnie, tworząc własne intuicje geometryczne? No,
To oczywiście pytanie retoryczne, natomiast chciałam też Państwu pokazać kolejne ulubione zadanie z geometrii w klasach 1-3. To oczywiście takie, gdzie uczniowie mają rozsądzić, gdzie odcinek, a gdzie prosta. No, bardzo szybko dzieci uczą się, że tam, gdzie kreseczka ma dwa wąsy, to jest odcinek. No a właśnie, a te wąsy, to one nie są prostą? Może same powinny być zakończone kolejnymi wąsami? Tak naprawdę obiekty geometryczne w takim naszym materialnym sensie one nie istnieją, ale w otaczającym nas świecie mamy do czynienia z wieloma świetnymi ich modelami. Wokół nas jest mnóstwo przecież modeli figur przestrzennych, brył, budynki, opakowania, klocki sześcienne, takie najzwyczajniejsze klocki drewniane, podłoga i sufit, kąty. To wszystko to jest fantastyczny model figur przestrzennych, brył, a na dodatku niezwykle nam bliski, niezwykle dostępny. Może warto więc pomyśleć o tym, aby nieco wbrew tej tradycji sięgnąć po różne dość nietypowe przestrzenne okazje dydaktyczne. Jakie to mogłyby być te okazje dydaktyczne? Zapisałam dla Państwa kilka pytań, których autorem jest dr Mirosław Dąbrowski i pytania te zawarł w swojej książce, którą serdecznie Państwu polecam. Nazywa się Pozwólmy dzieciom myśleć, to jest jedna, a przy okazji jak już polecam książkę, to polecę kolejną. Za trudne, bo trzeba myśleć. Wszyscy mówią, że mamy teraz dużo czasu, żeby można się oczytywać, więc rekomenduję. Dobrze, wracając do geometrycznych problemów, jakie można postawić przed dziećmi, które są doskonałą okazją do tego, by eksplorować i badać. Dlaczego kulki położone na półce staczają się z niej? Kiedy ta kulka się stoczy, a kiedy nie? Od czego to zależy? A do czego tak naprawdę służą przyrządy zwane pionem i poziomnicą? Dlaczego stół o czterech nogach często się kiwa? A dlaczego tak się dzieje? Czy stół o trzech nogach też się będzie kiwać? Dlaczego na podłodze często układa się kwadratowe płytki? Jakie inne kształty mogłyby pokryć podłogę tak doskonale, jak robią to kwadratowe płytki? To tylko niektóre oczywiście przykładowe pytania, czy problemy, które możemy postawić przed naszymi uczniami, które są sposobnością i okazją do tego, by badać, by eksplorować, by eksperymentować, by doświadczać, by na ich podstawie budować intuicje geometryczne. To, że powiedziałam, że mamy podobno dużo czasu, to był sarkazm. Proszę nie rozumieć tego dosłownie. Nie wiem, czy już słuchajcie, właśnie chciałabym, słuchajcie, przejść za chwilę do tych ostatniego elementu naszego spotkania tutaj. Ale zanim to zapomniałam, jeszcze słuchajcie, miałam takie fajne zdanie, które zapomniałam przeczytać, a dotyczyło ono wypowiedzi właśnie nauczycieli odnośnie tworzenia przez uczniów strategii, gdzieś sobie je zapisałam, nie mogłam je znaleźć. Generalnie nauczyciele powiedzieli, że uczniowie w tym wieku nie są w stanie tworzyć swoich własnych sprytnych metod wykonywania obliczeń. I z tym stwierdzeniem, słuchajcie, w roku 2010 zgodziło się 97% nauczycieli. I trochę, jakby wiem, jesteśmy inną grupą nauczycieli, którzy są tutaj, ale są tacy nauczyciele, o których czytamy w tych badaniach. Mówią o nich studenci podczas zajęć, którzy mówią, że widziałem zajęcia, jak dzieci pracowały tylko z podręcznikami, tylko z ćwiczeniami. Nie było żadnych aktywności przestrzeni, nie było żadnych liczmanów. Wszystkie aktywności z poradnika były wykreślane. Słuchajcie, to teraz już tak wracając do naszej aktualnej teraz sytuacji. Co teraz w czasie społecznej kwarantanny? Zostaliśmy ostatnio uradowani informacją, że podstawa programowa będzie musiała być realizowana do końca roku, normalnie zgodnie z planem. Zgodnie z planem możemy mieć, czy zgodnie z planem możemy pracować z dziećmi w klasach 1-3, tak jakbyśmy pracowały z nimi w szkole. Pracowali w szkole. Myślę, że
Ja mogę się podzielić, słuchajcie, tylko moim własnym doświadczeniem z tych 2 tygodni i muszę przyznać, że pracuję 14 godzin dziennie, jestem już wykończona, a to dopiero początek. I słuchajcie, co możemy zrobić, jak jesteśmy w domach? Słuchajcie, po pierwsze mamy swoje rodziny, które i nie zawsze sytuacja jakby takiej pracy zdalnej może być dla nas łatwa, tak? Czyli mamy swoje rodziny, z którymi my pracujemy, którym robimy obiady, życie się toczy, nasi mężowie obok pracują na swoich stanowiskach pracy, bądź żony, bądź dziewczyny, bądź chłopcy. Co jeszcze? Mamy po drugiej stronie dzieci, które po pierwsze mogą nie mieć dostępu do narzędzi, których się wymaga, żeby miały. Ze względów materialnych, ze względów społecznych, mogą nie, może nie zostać zadbane o to, żeby one z nami przy tym komputerze były, może mogą nie odebrać od nas maili, mogą nie odebrać od nas zadań, które mamy im do przesłania. Jest jakby ogromnie dużo rzeczy, które podejrzewam, że wszyscy dźwigamy. Że wszyscy dźwigamy w tym czasie tych trudności, które mogą się rzeczywiście pojawić. Słuchajcie, to co chciałabym jakoś do wszystkich powiedzieć, biorących udział w tym webinarium, to to, żebyśmy sobie dali dużo wyrozumiałości, w tym szczególnie my jesteśmy w lepszej sytuacji niż pewnie nasi koledzy, koleżanki, uczący przedmiotowcy, bo my mamy rzeczywiście, ta nasza podstawa mówi o tym, co się ma wydarzyć w przeciągu 3 lat. Jeżeli z czymś nie zdążymy w tym roku, spokojnie będziemy mogli to po pierwsze zrobić w kolejnym roku. Nie musimy realizować programu, musimy zrealizować podstawę, czyli spokojnie możemy wybierać takie elementy z podstawy, które uznacie Państwo za to, że warto rzeczywiście. I tutaj wpisałam takie hasełko, przerobienie gotowych kart pracy gwarantuje przyrost wiedzy matematycznej uczniów. Otóż nie, zupełnie nie, mimo że 90% badanych nauczycieli ma takie stanowisko, tak nie jest. Jeśli zaszczepimy naszych uczniów stertą zadań, mam to doświadczenie osobiste, bo mój syn dostaje codziennie sterty zadań od nauczycieli swoich z liceum. Jeśli zasypiemy zadaniami, to po pierwsze padnie też ich nastrój, który już na pewno jest mocno poruszony przez to, co się dzieje. Po drugie, sami na siebie, pokażę tutaj to zdjęcie z końca, sami na siebie też ześlemy stertę ćwiczeń do sprawdzenia później, stertę rzeczy, które warto by było, bo rozumiem, że zadajemy je po to, żeby coś sprawdzić, żeby sprawdzić, to muszę przeczytać, więc jeśli muszę przeczytać, to mam kolejne zadania, kolejne rzeczy do zrobienia. Więc słuchajcie, jak z tego wybrnąć, co z tym zrobić? Myślę, że takie dobre rozwiązania pojawią się dopiero za jakiś czas. Co ja proponuję? Zastanawiałam się nad tym właśnie i tak sobie myślę, bo prowadzę zajęcia w klasie 4 i tam to trochę inaczej wygląda, bo po pierwsze szkoła jest niepubliczna, więc wszystkie dzieci mają dostęp do komputerów. Zorganizowała się tak nasza szkoła, że mamy wszyscy dostęp do komputerów. Nasza szkoła zdecydowała się na jedno narzędzie. Słuchajcie, na jedno narzędzie. Ci nie mają sterty narzędzi ściąganych u siebie na swoje laptopy, komputery, nie muszą się uczyć tysiąca różnych rzeczy, nauczyły się korzystać z Classrooma i na tym Classroomie, słuchajcie, pracujemy. To, co ja bym proponowała dla dzieciaków w klasach 1-3, jeśli chodzi o edukację matematyczną, po pierwsze wyizolować ją od innych przedmiotów, czyli zrobić tak, że będę mieć jednego dnia na przykład język polski, drugiego dnia język polski, trzeciego dnia matematykę, czwartego dnia matematykę. I robiłabym to, o czym rozmawiała z Wami przed chwilą Pani Ewelina. Świetny czas na to, żeby rozwiązywali zadania otwarte. Pokażmy im jedno zadanie otwarte. Poprośmy ich, żeby je sobie przepisali, żeby wydrukowali, jak będą mogli je zrobić. Niech nad nim popracują, nie będąc już z nami na łączu. Niech wrócą do tego łącza, jeśli będziecie mieć takie transmisje online. Niech wrócą do tego łącza, niech przedstawią, niech pokażą swoje rozwiązania. Być może do A ja kamera, bym też... być może... To za chwilę... Karolina, tutaj w słowo i zachęciła dzieci do tego, jakoś to mocno zaakcentowała, że nie ma złych rozwiązań.
że każde rozwiązanie, nawet to, jeżeli robią coś w tak zwanym brudnopisie, a potem to kreślą, to żeby to zostawili. Jeżeli chcecie, żeby wam to przesłali, to może to też będzie dowód nie tyle na ich pracę, bo nie chodzi o to, by zbierać dowody na pracę dzieci, ale dowód na to też, jak oni sobie pracowali, jak kreował się ich tok myślenia, jak się tworzyła ich strategia, bo być może na podstawie takiego krótkiego materiału, prostego materiału, będziemy w stanie zadać jedno sensowne pytanie do tego, by doprowadzić dziecko do rozwiązania. Tak, że to nie musimy jakby nakładać na dzieci tego, że my teraz zadamy im jakieś zadanie otwarte, a rodzice są zajęci pracą zdalną, ono biedne zostanie samo, być może się sfrustruje tym, że nie może czegoś rozwiązać, nie potrafi czegoś rozwiązać, nie chodzi o to, by potrafiło rozwiązać, nie chodzi o to, by znaleźć wynik, nie chodzi o wynik, a chodzi o sam proces, o to, by coś spróbowało, by uruchomiło jakoś siebie intelektualnie. Tak, słuchajcie, ja Was zachęcam do tego, żeby pojawiały się rzeczywiście te zadania otwarte. Niech to będzie, słuchajcie, jedno, dwa zadania maksymalnie na dzień, jeśli chodzi o edukację matematyczną. Pani Moniko, nie mam takich stron w głowie. Myślę, że trzeba zacząć być autorem. I to jest, słuchajcie, niesamowite. To jest właśnie ten moment, gdzie nikt nie przewidział takiej sytuacji, I oderwani od naszych poradników, musimy sobie poradzić sami. I znowu to jest znowu tak. Wszystkiemu nie zaradzimy. Jeśli będzie dziecko, które nie będzie miało możliwości, żeby w ten sposób pracować, to nie pomożemy. Słuchajcie, to nie pomożemy po prostu, nie pomożemy wszystkim. Róbmy takie minimum, wyznaczmy sobie naprawdę minimum w naszej pracy, które byśmy chcieli. To do czego jeszcze Was poza zadaniami otwartymi zachęcam, to do tego, żeby na przykład dzieciakom wysyłać kartę obserwacji. A niech sobie coś tam posadzą, a niech sobie poobserwują tą fasolę. Oczywiście zaraz będą głosy, ja nie mam fasoli, nie można teraz kupić. No to a może masz ziemniaka, może masz cebulę. Niech robią zdjęcia tej fasoli. Niech opisują, jak przyrasta, wyznacznie im tabelę na przykład, w której będą takie rzeczy opisywali, a niech będzie kolejne zadanie, w którym, gdzie na spotkaniu z nimi online porozmawiamy o tym, o szacowaniu, jak wielki jest mój pokój, niech sprawdzają, niech obliczają, a może się pojawi jakiś przedmiot. Niech mierzą do pokoju. Niech mierzą pokój, niech mierzą różnymi sposobami, niech sobie porównują, niech albo w waszej tabelce... Tak, niech w waszej tabelce nawet będzie wpisane, zmierz pokój na długość krokami, a zmierz pokój stopami, a zmierz tak, zapisz swoje uwagi w tabelce, a potem sobie porównujmy, porozmawiajmy o tym, możemy pogodę też, tutaj pani Magda też, myślę, że ta pogoda będzie nam się zmieniała, temperatura będzie nam się zmieniała, czyli wszystkie sytuacje, w których wyślemy im gotową tabelkę do obserwacji, gdzie oni później będą mogli rzeczywiście i będziemy mogli się nawet wylosować taką jedną pracę ucznia i ją wyświetlić na ekranie dla innych i pokazać, słuchajcie, a Tomek zrobił to tak, a Krysia zrobiła to tak, myślę, że to, słuchajcie, wystarczy. To, czego one bardziej w tym czasie potrzebują, niż tego, żebyśmy cisnęli podstawą programową, to to, żeby być po pierwsze w kontakcie z rówieśnikami, żeby się wygadać. I być w ruchu. Żeby się wygadać i mieć kontakt w ogóle z kimkolwiek, bo myślę, że napięta sytuacja jest ogromnie. Także u mnie, słuchajcie, bywa tak, że dzieci jak się łączą, każdy chce mówić strasznie o tym, co się dzieje, a jeszcze nie mamy jakby szczytu zachorowań w Polsce, więc być może jeszcze wszystkim będzie siadało coraz bardziej nastrój, więc myślę, że tutaj ta bardziej rola wychowawcza jest teraz ważniejsza, nasza niż ta rola nauczycielska i tutaj się bym chciała odwołać do tego, co mamy w preambule i właśnie w celach ogólnych, tak? Czyli zadbajmy jakby o te umiejętności, kompetencje kluczowe dzieci w tym czasie. Nam nic, słuchajcie, nie ucieknie. Naprawdę mamy czas. Jeśli czegoś nie zrobimy, nawet z trzecioklasistami, możemy, jakby wszyscy to będą brali pod uwagę w przyszłym roku. Naprawdę weźmy sobie na luz. Mam nadzieję, że macie mądrych dyrektorów, którzy w podobnym tonie z Wami rozmawiają. Ja szczęśliwie mogę liczyć na takie wsparcie ze strony mojej dyrekcji i gdzieś tutaj jesteśmy wszyscy spójni i tego Wam też życzę, po prostu takiego czasu
bez dużego napięcia, bo sama kwestia techniczna będzie nas po prostu wszystkich rozwalała. Bardzo Wam życzę przede wszystkim też zdrowia, bo jeszcze to może się gdzieś tam pojawić i zaburzyć nam jakby tok naszej pracy. Nie wiem, jak sobie sama z tym radzić, nie mam takich przepisów. Podzieliłam się tym, słuchajcie, co robię i wydaje mi się, że może komuś się te pomysły gdzieś tam sprawdzą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za udział w webinarium. Dziękuję Ci, Ewelino, za miłe spotkanie. Dziękuję studentom. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i że cieszycie się już na to, że będziecie mogli zrealizować przesłane przez nas zadania. Słuchajcie, naprawdę dużo zdrowia. To jest najważniejsze, spokoju i żeby gdzieś znaleźć jakiś fragment domu, który nie będzie obciążony naszą pracą. Ja do tych podziękowań i do tych życzeń Karoliny się dołączam i mam nadzieję z większością Państwa do zobaczenia jak najszybciej, nie tylko takiego online'owego zobaczenia. Dziękujemy bardzo, powodzenia i trzymamy kciuki. Dario, Dario. Było pytanie, czy będzie można gdzieś obejrzeć webinarium. Z tego co wiem, webinarium jest nagrywane. Daria, zapewne podeślę jakoś link albo go gdzieś udostępni. Pytanie, gdzie zapewne za chwilkę się w tej sprawie wypowie albo może nawet odezwie. A my do studentów przyślemy na pewno ten link, także proszę się nie martwić. Jestem. O ile platforma nie zawiedzie nas na tym ostatnim kroku i uda mi się wszystko zgrać tak jak planowałam, to tak, nagraniem podzielimy się ze wszystkimi uczestnikami tutaj obecnymi. On też pewnie wyląduje na stronie programu Nauczycielka Pierwsza Klasa, w ramach którego całe wydarzenie się dzisiaj dzieje. Ja też zapisywałam sobie Państwa pomysły na kolejne spotkania i przekażę koordynatorce Nauczycielki Pierwsza Klasa, że są takie potrzeby. Tych spotkań jest teraz dużo, ale mam nadzieję, że gdzieś w harmonogramie, gdzieś w pamięci to zostanie, żeby Państwa nie zostawiać z tym samych. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, dziewczyny. Webinarium było troszkę dłuższe niż przewidywałyśmy, więc cieszę się, że Państwo właściwie wszyscy zostali do końca. Również dołączam się do życzeń zdrowia, spokoju i takiego myślenia o swoim dobrostanie, bo chyba tylko to nas może na ten moment uratować. Dziękuję serdecznie. Widzę, że spływają jeszcze podziękowania, ale pozwolę sobie zakończyć wydarzenie. Można się jeszcze jakąś opinią podzielić po zamknięciu już całego spotkania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia, dziękujemy.